Postanowiłem sobie zbudować nową drużynę, również postanowiłem zagrać w turnieju kwalifikacyjnym Otoca Okajechona, moi drodzy, gracza Napoli. Oczywiście nowa drużyna, zobaczycie w niniejszym odcinku, czy tak naprawdę udało jej się zdobyć tą kartę. Chciałbym Was również o czymś poinformować. Otóż, moi drodzy, jutro wybieram się na mecz. W Tychach oczywiście, jak wiecie, jest euro do lat 21. Otóż mam bilet, zobaczcie tutaj, pokażę Wam do kamery. Oczywiście Czechy, Włochy, moi drodzy, Czechy, Włochy, godzina 18. Jutro oczywiście na moim kanale relacja z tego spotkania około godziny 21:00-21:30 możecie się spodziewać relacji z niniejszego spotkania Euro U21. Także przechodzimy, moi drodzy, do FIFA. Zaczynamy! Na bramce postawiłem na Dechę, moi drodzy, także dobry bramkarz oczywiście, prawy obrońca Żalet, oczywiście Bailey, oczywiście Smalling. Jak widzicie, wszyscy zawodnicy mają 4 spotkania, pierwsze podejście, zobaczymy czy nam się uda, oczywiście Rooney w wersji Hero, Salibur, Lacazette oczywiście i Son. Tak wygląda ta drużyna już po rozegraniu tego turnieju. 4 spotkania, 1 podejście i zaczynamy. Pierwszy przeciwnik przed nami, Bundesliga, prosta drużyna. No tutaj pięknie już Lacazette miał sytuację, którą wykorzystał. No i teraz problemy bardzo duże z internetem, specjalnie Wam pokażę ten fragment. Zobaczcie, zawodnicy stoją, zawodnicy tak jak Foot Champions nagle zaczynają bardzo szybko się poruszać. To nie jest moje przyspieszenie, jeżeli chodzi o powiedzmy montaż. Przyjrzyjcie się dokładnie. Ja nie byłem w stanie Fekirem wykonać rzutu wolnego. Nie byłem w stanie sobie zmienić, no tutaj akurat nie było możliwości, tak naprawdę nie wiedziałem, w którym momencie mam nacisnąć guzik. No i zobaczcie, co za przyspieszenie, znowu się gra na bardzo długo zatrzymuje. Masakra, no po prostu masakra. Ja nie wiedziałem, którym ja zawodnikiem w ogóle steruję. Gra znowu stoi. Przeciwnik ewidentnie, wydaje mi się, coś kombinował, kalibrował internet, bo to po prostu jest niemożliwe. No i teraz patrzcie, Smalling ma piłkę, ja nie byłem w stanie kopnąć tej piłki. No całe szczęście, że nie ma bramki, całe szczęście. Pierwszy mecz i już takie problemy. No i sytuacja tak naprawdę wróciła za chwilę do normy. Już płynnie mogłem przesuwać kamerą, także to już było dobrze. Natomiast 10 minut, powiedzmy, czasu meczowego, no to była jakaś katastrofa. Dobrze, mamy Rooneya. Mamy Sona, dobrze, przechwyt. 2-0. Son, Rooney w wersji Hero. Tam w którymś tam komentarzu ktoś się pytał, aby się po prostu prosił, abym się wypowiedział na temat Rooneya w wersji Hero, czy jest różnica. Powiem tak, no widać, że jest taki bardziej dopakowany, natomiast ja dałem i w karcie podstawowej, w poprzednich odcinkach miałem kartę Maestro i również tutaj, jeżeli chodzi o tempo, no delikatnie jest zauważalnie, że jest szybszy, natomiast jest ewidentnie silniejszy, i zdaje się, że lepiej porusza się po boisku. Takie jest moje odczucie. Oczywiście większa siła fizyczna sprawia, że lepiej Rooney broni. Bardzo podoba mi się ta karta. Rooney naprawdę bardzo dobra karta. No ale czy jest naprawdę aż taka różnica, za którą zapłacić około 130 tysięcy, różnica jest między tymi dwoma kartami? Jak to uważa? Myślę, że jest warto. Myślę, że jest warto mimo wszystko. To jest okropny wylew.
Specjalnie wam zostawiłem powtórkę. No tutaj nasz zawodnik to zdawało się, że może kopnąć w twarz tego zawodnika drużyny przeciwnej. No taki rozkrok, Boże Święty. No masakra jakaś. No tutaj mamy oczywiście czerwoną kartkę, druga żółta z kolei dla Nzonziego. Te rzuty rożne, wiecie co? No ja nie wiem, co tu z tymi rzutami rożnymi jest, że takie kontry można wyprowadzać. No i tutaj nie marnujemy sytuacji, oczywiście jest 1-1. Pięknie się tutaj zastawi. No i schemat oczywiście jest wam znany. Boczny obrońca i środkowy potrajają jedną pozycję bez mała. W każdym razie Son nie wykorzystał, ale tutaj już tak. Kante, piękna piłka do Lacazette'a, cudowna. No ale widzicie, na przykład jeżeli chodzi o wersję podstawową, czy tą powiedzmy upgrade'owaną Kanta jego informem, to zdecydowana jest już różnica w jego szybkości, w jego powiedzmy strzałach i tak dalej, co zobaczycie w tym odcinku. 4-1, Fekir również fenomenalny, znacznie lepszy niż Ben Arfa. Mimo że ma słabszą nogę ocenioną na mniej gwiazdek, mimo że jest mniejszy oczywiście, to w tym momencie jednak Fekir bardziej jest taki zwinny na boisku i bardziej jest taki przydatny powiedzmy do gry kombinacyjnej. Półfinał przed nami. Oczywiście kondycja zakupiona. Ja gram zazwyczaj na jednej kondycji dwa spotkania. No mamy godzinę w 6:30 mniej więcej. Moment po rozegraniu tego turnieju zacząłem montować ten film, także tutaj powiem wam szczerze, że ja nie wiem co się stało. Piłka ewidentnie skierowana do Lacazette'a, natomiast Son tutaj tak w biegu. No i patrzcie teraz na to, co zrobi teraz Kante. Widzieliście już tutaj to na samym początku odcinka, no fenomenalny strzał. Maestro robi swoje, cała trójka pomocników ma maestro. Tempo jest na tyle wystarczające, chociaż Runeja akurat w tym momencie, no powiedzmy, przeczy tej mojej wypowiedzi. Natomiast zdaje się, że Runej troszeczkę, bym powiedział, szybciej biega niż jego karta na to wskazuje. Tak mi się po prostu wydaje, ponieważ podczas obrony ewidentnie można dogonić większość powiedzmy zawodników właśnie Runejem. No tutaj wylewy, wylewy, wylewy. Rozbrat z tą FIFą ze 2 tygodnie może. Grałem w tego PES-a, guziki mi się myliły na początku. Jeszcze miałem troszeczkę inną drużynę, ale to tak w woli testów i... No słupek, poprzeczka, no chaos totalny, Fekir oczywiście wykańcza. Zbudowałem sobie tam taką bardzo tanią drużynę, żeby sobie troszeczkę guziki nawet przypomnieć, bo i zachowanie na boisku. No i te naprawdę, te stracone bramki bezpośrednio po zdobytej, ciężko zapanować nad tą drużyną. Półfinał mamy z głowy. Wygrywamy, Runej, Son, no dobre oceny, co by nie mówić, dobrze grają, dobrze podają, dobrze strzelają, 17 strzałów, no ale większość niecelnych, połowa prawie. No i mamy finał, Son na napadzie, Firmino. No i tutaj Runej się nie popisał, tak chciałem finezyjnie zagrać, on tak takiego koślawca posłał, powiem wam, że mogłem na siłę przywalić i już, a chciałem, no tak skoślawił te nogi, tutaj zderzyli się Bailey ze Smallingiem, no ja mam się uspokoić, o nie koleżko. Inaczej będziemy za chwilę rozmawiać. I dawaj De Gea do przodu, nie ma na co czekać. Jest Fekir.
Jest Son, tutaj coś przeciwnik przekombinował w tym biegu. Chciałem na głowę, powiem wam, zagrać, ale wyszło no tak bardziej, powiedziałbym, efektownie, równie efektywnie, natomiast było to ewidentnie zagrane do Fekira na głowę, no być może troszeczkę za mocno. No i teraz kolejny, moi drodzy, long shot z miejsc, znaczy, no long shot, no, strzał powiedzmy, to nie jest moje cięcie, tutaj w tym momencie sama transmisja się ucięła, nie wiedzieć czemu. Strzał z miejsca, petarda, co by nie mówić. Mamy zwycięstwo, mamy Callejona, DHA się cieszy oczywiście. Czy będę robił drużynę z Callejonem? Myślę, no wiecie co, nie wiem, jest to... Zobaczymy, monet jest sporo. Zarobek jest co tydzień na Food Champions, także to nie jest żaden problem zbudowanie naprawdę w miarę silnej drużyny. Natomiast ta drużyna mi się bardzo podoba, bardzo dobrze mi się nią grało. Będziemy nią oczywiście grali w fucie. Troszeczkę celebracji. Niech się cieszą, niech się cieszą. Ja również się cieszę. Karta naprawdę wypasiona. Mamy statystyki. Znowu Son bardzo dobrze to wszystko rozegrał. Strasznie mało końców za to wszystko. Strasznie mało. No przewaga w strzałach, także karta ląduje oczywiście w naszym klubie. Ja dziękuję wam za oglądanie. Myślę, że odcinek mógł się podobać. Efektowne bramki. Zapraszam oczywiście na inne moje playlisty, na inne moje filmy. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!